Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 24,5 minuty po siódmej. Jest z nami Janusz Lewandowski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były komisarz Unii Europejskiej, minister i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, ciągle dobry do recyklingu. Dzień czy minister? Funkcja, aha. No dobrze. Ale to nie jest jakiś taki fajny dzień dla Platformy bardzo, bo dużo nieufności budzi fakt, że nie ma Platformy w koalicji Wolność, Równość, Demokracja, która powstała wokół Komitetu Obrony Demokracji. To pokazuje jakąś taką, bym powiedział, niewyrazistość pańskiej formacji, tak się delikatnie wyrażę. Trochę są z kodem, a trochę pańscy koledzy nie są. A prawdziwy sprawdzian zdolności wszystkiego, co się rusza. No dobrze, i co będą jest... wybory. Ale zostawiamy tak, retorykę, bo to wiem, ale to jest prawda. Nie taki doświadczony prawdziwy... człowiek zawsze ma. Ale tak naprawdę. To jest prawdziwy sprawdzian. Co się stało? Co się dzieje? Wszyscy dali radę. Platforma nie dała rady. Problem, czy pytanie istotne, być może szef KOD-u będzie też na takie pytanie odpowiadał, czy warto ubierać KOD w formy polityczne tak wcześnie, bo w nim jest coś pięknego, obywatelskiego, jest w nim taka reakcja, najlepszy, wpisujący się w najlepsze polskie tradycje, reakcja obywatelskiej wrażliwości na niszczenie super. Demokracji. I tu ja się z panem w 100% zgadzam, mi się to w ogóle nie bardzo podoba. To jest bardzo docenione w całym świecie. Gdyby to Platforma powiedziała, nie chcemy swoimi politycznymi twarzami psuć pięknego obywatelskiego ruchu, bym klaskał. Ale no tego też to. Nie powiedziała. No to szkoda, że nie powiedziała, bo ja tak widzę sprawę. KOD ma wartość unikalną na tle Europy Środkowo-Wschodniej, na tle Węgier bardzo wyraźną, czyli obywatelska reakcja na niszczenie demokracji. Masowa. To nie jest ruch w imię podwyższenia płac w górnictwie czy dla pielęgniarek, bo takie też pewnie będą lub są. Albo zacięciem podatków, albo za obniżaniem wydatków. Czyli w imię interesów jakiejś grupy zawodowej, to jest ruch obywatelski. W tym jego piękno, w tym nawiązanie do najlepszych politycy polskich politycy nie tradycji. Powinni tam za bardzo za wcześnie się... Nie powinniśmy ubierać tego w kostium polityczny, bo naprawdę, chociaż zniechęca mnie pan, żebym o tym mówił, ale sprawdzian, to nie są wybory samorządowe, bo przy tym rozproszeniu samorządowym pewnie to będzie trudne, ale wybory parlamentarne europejskie, to jest ostateczny sprawdzian, czy ponad podziałami opozycja, mając tak namacalne dowody i zagrożenia demokracji, jest w stanie ze sobą współpracować. No dobrze, to gdyby pan był na miejscu Grzegorza Schetyny, to by pan nie przystąpił do tej koalicji. Rozmawiałbym, aby uniknąć takich pytań, jakie pan mi dzisiaj stawia. Rozmawiałbym z KOD-em w taki sposób, aby nie było podstawy do zadawania takich pytań. A wszedłby pan na trybunę w czasie tego takiej manifestacji kodowskiej razem z Ryszardem Petru, z Ryszardem Kaliszem, już nie pamiętam, kto tam jeszcze będzie? No oczywiście, zresztą już byłem przy takiej okazji na trybunie i to jest demonstracja. Czyli na czym ten dystans, pana zdaniem, między partiami a KOD-em powinien polegać? Bo ja też czuję, że powinien być wyraźny dystans. Ale no jak on powinien się manifestować? Powinien się manifestować przy innych okazjach niż takie demonstracje. Czyli na przykład w umawianiu się, że tworzymy coś, co już zaczyna pachnieć polityką, co właśnie utworzono. Natomiast w przypadku manifestacji powinna być manifestowana jedność tego wszystkiego, co się rusza w sprzeciwie wobec niszczenia demokracji. I to powinno być zademonstrowane w sobotę. Jeżeli się uda, będę będzie zadowolony. Pan? Będę oczywiście. No dobra, ja też będę. To może się zepchasz, nie, bo pan będzie pewnie szedł na początku i niósł wysoko sztandary, a my dziennikarze jednak w tłumie, jako zwykli ludzie na ogół, będziemy się mieścili. Ale chciałbym zmienić temat, bo rozmawia się dużo o liście pana Szamachy do pana prezesa Rzeplińskiego. I chciałem pana zapytać, czy prezes Rzepliński dobrze zrobił, publikując ten list? No znowu pytanie, które jest następstwem czegoś, czego nie powinno być. Po pierwsze, nie powinno być takiego listu. Po pierwsze, nie powinno być takiej awantury. Po pierwsze, nie powinno być awantury wobec... Po drugie, nie powinno być listu, i dochodzimy do źródeł tego,
tego sporu konstytucyjnego, tego rujnowania wizerunku Polski, bardzo kosztownego już nie tylko jako rujnowanie wizerunku, bo to zaczyna mieć namacalne skutki również co do siły lub też bez siły naszej waluty. Po pierwsze, nie powinno być takiego listu, bo on był taką, jest jakimś świadectwem mentalności rządzących. Umawiamy się z prezesem Rzeplińskim, że ukryjemy prawdę przed światem, który prawdę zna. Ja sobie nie wyobrażam, żeby prokurator generalny Stanów Zjednoczonych do szefowej Fedu wysłał taki list. To się chyba nie mieści w mózgu, pewnego sposobu postrzegania świata, że my się umówimy, że prezes będzie siedział cicho, w związku z tym świat nie będzie wiedział, co się dzieje w Polsce. Świat doskonale widzi, cały demokratyczny świat tym żyje. Ja mam codzienne pytania o wyjaśnienie, nie jestem w stanie do końca wyjaśnić, bo to coraz bardziej są jakieś psychologiczne interpretacje, a coraz mniej polityczne. Więc nie można się umawiać z prezesem Trybunału, że będziemy przed światem ukrywali znaną światu prawdę o sytuacji konstytucyjnej, a sytuacja konstytucyjna to jest również niewiadoma polityczna, a niewiadoma polityczna to jest wzrost ryzyka gospodarczego. I tak jest łańcuch wydarzeń, po którym znaczy, dopiero też, dochodzimy do czy pytania, Szałamacha nie wie, czy Szałamacha nie wie, że agencja Moody's, na której rating czeka teraz, mieści się kilkaset metrów od jego biura, że tam siedzą ci faceci i oni wiedzą wszystko tak samo, to samo, co wie Szałamacha z grubsza, co wie Rzepliński, co wie Lewandowski, co wie Żakowski i każdy Malinowski. No wiedzą... Dokładnie to samo. Liczą i wcale nie liczą tylko, bo sprowadzamy to do ryzyka politycznego, konstytucyjnego. To nieprawda, bo oni widzą, jak się wyciska pieniądz na różne prezenty obiecane w wyborach. Czyli tak trochę widzą ten obszar kolonizowania gospodarki, bo PiS trochę jest takim najeźdźcą, który kolonizuje poprzez osoby. Ja żartuję, że każdy skrawek mienia państwowego czeka na swojego Jasińskiego. Albo też wyciska pieniądze, czy z banków, czy sieci handlowych, robi to topornie, aby wypłacić się wyborcom za te 500 zł i znaleźć te 500 zł na drugie czy pierwsze dziecko. To jest wyjątkowo antyrozwojowy sposób gospodarowania, sprzeczny z programem wicepremiera Morawieckiego. I to jest też doskonale widoczne, bo prędzej czy później zaważy na finansach publicznych. To po co napisał ten list? Ten list pan Szałamacha i po co pan Rzepliński go opublikował? Istnieje domniemanie, że była to przewidywanie upublicznienia, próba przerzucenia odpowiedzialności na tych, którzy bronią konstytucji Trybunału. Czyli pan Rzepliński zrobił to, czego pan Szałamacha oczekiwał, to znaczy opublikował ten list, jak pan Szałamacha sobie życzył. Jeżeli zakładamy jakąś dozę racjonalności, to tak bym to widział. Pan Bielan mówi, że pani Bieńkowska nie radzi sobie ze swoją funkcją, czego dowodem jest niezablokowanie przez nią propozycji komisji w sprawie tych tam 250 tysięcy euro za uchodźcę, którego jakiś kraj nie przyjmie. Pan ma wrażenie, że to jest atak, który będzie prowadził do próby odwołania pani Bieńkowskiej już przez nie sądzę, bo Bielan był, o ile się nie mylę, europosłem i powinien rozumieć mechanizmy podejmowania decyzji w komisji, w innych instytucjach europejskich. Założę się z panem Bielanem, że Bieńkowska powiedziała swoje, że to jest, ten pomysł to jest bardzo toporna proteza braku oddolnej solidarności między krajami, by ja tak mówił, że to jest toporne i przeciwskuteczne. To jest tam też wszystkim mobilizuje ludzi do konfliktu. Tak, w tym sensie, że jest to widzialna ręka Brukseli, która oczywiście wyręcza ten odpływ solidarności, który jest pomiędzy krajami, który dla Maltańczyków, Greków czy Włochów jest niezwykle kosztowny, ale nie jest w stanie zablokować decyzji Komisji Europejskiej. Ja w tej decyzji, którą... A będzie ta decyzja pana zdaniem? Nie, ona nie zyskała. To nie przejdzie. Nie przejdzie. Natomiast w niej jest jakiś taki sygnał, który jest dla mnie odpowiedzią na to, co słyszą z Warszawy czy z Budapesztu. No, ludzie, zauważcie, że to jest klub, który rządzi się pewnymi prawami, że nie wystarczy brać z tego klubu, czerpać. To jest klub, w którym są również pewne zobowiązania, a czasami dzielenie się problemem. W toporny sposób to zrobiono, ale sądzę, że będziemy otrzymywali takie sygnały, bo generalnie głos Bieńkowski w tej chwili jest słabszy przez słabnięcie głosu Polski. My to czujemy w parlamencie, chociaż trzymamy bardzo istotne pozycje. Polski się mniej słucha.
bo Polska jako kraj rządzony tak, a nie inaczej, z wyprowadzeniem flagi unijnej, przestał być wiarygodnym partnerem. Jest w Unii, ale trochę na oślej ławce. Minister Glapiński, jeżeli zostanie szefem Narodowego Banku Polskiego, minister, profesor Glapiński, to będzie dla Polski dobre czy niedobre? No przeszedł swój staż w różnych, w Radzie Polityki Pieniężnej, czyli posiadł rzemiosło. W rządzie też. W rządzie też, zresztą razem z nim byłem w rządzie. No, w związku z tym na pewno nie będzie się, nie można o nim mówić, że się wypróbuje w nowej dla siebie dyscyplinie, bo taki jest sposób nominacji w dzisiejszej. To nie będzie stajnia w Janowie. Tak, to jest różnica. Czy będzie jastrzębiem, czy gołębiem, to nie tylko od niego zależy, bo to zależy od kompozycji całej Rady Polityki Pieniężnej. Polityka monetarna musi być bardzo w tej chwili ostrożna w Polsce, bo polityka budżetowa, czyli fiskalna. Nie wiem, zmieniał się, od dawna z nim nie rozmawiałem, ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest człowiek, który chce się wypróbować w nowym dla siebie rzemiośle, bo... Czyli pan jest zadowolony z tej nominacji? No lepsza niż szukanie kolejnego Jasińskiego. Jeżeli polski audyt zostanie obcięty, obniżony przez Moody's, to co nam grozi? No, grozi jako taki skutek natychmiastowy zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia, które to jest tak duża są kwota, wysokie. Są duże kwoty. Ja nie liczyłem, bo już kiedyś pan mnie skłonił do liczenia. Wolałbym nie ryzykować do jakiejś liczby. Ale na pewno taki będzie skutek. Droższe będą wakacje tych milionów Polaków, którzy narzekając na ruinę własnego kraju, jednak szukają w jakich odpoczynku za granicą. Ale czy to są istotne kwoty, te różnice, to są którą... istotne, czy to kwoty są, przy napięciach budżetowych. Promile promili, czy to są... Nie, to są promile, ale istotne, bo budżet jest bardzo napięty. W tym roku może mniej, ale w przyszłym, kiedy znowu będzie to próba szukania ponad 20 miliardów na 500+, plus być może jeszcze jakaś obietnica, której zresztą, to jest ciekawe, ale rząd wysyłając swoje papiery do Brukseli, aby się uwiarygodnić, na wszelki wypadek nie umieszcza tam żadnych innych obietnic, które złożył. Aha. Bardzo kosztownych. Te 500 plus jakby wyczerpuje możliwości manewru, ale i tak tworzy napięty budżet. W związku z tym wszystko co dalej, każdy krok dalszy, no, obniża wiarygodność Polski. Mam nadzieję, że inwestycja Mercedesa dojdzie do skutku, bo taka marka by się przydała jako zaprzeczenie odwracania się klimatu inwestycyjnego od Polaków, bo nam nie zależy na kapitale spekulacyjnym, który sobie spekuluje, przychodzi, wychodzi, tylko na tworzeniu miejsc pracy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.